Przechodzimy do kolejnego punktu. To są sprawy różne. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosili się i w kolejności zapraszam. Pan Tomasz Kryniewicki. Proszę bardzo, panie radny. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Tak, w kilku punktach w dniu dzisiejszym. Mianowicie, moje pierwsze pytanie do pana. Sytuacja naszych przedsiębiorców, najemców lokali handlowych przy ulicy Mickiewicza 124. Ponoć zgłaszali się do pana w sprawie opłat za centralne ogrzewanie, ich dużej wielkości. Ponoć ten budynek w tej chwili jest budynkiem handlowo-mieszkalnym, że z drugiej strony też są jakieś pomieszczenia mieszkalne, czyli pewnie ten problem dotyczy wielu osób. To chciałbym usłyszeć od pana, czy jakieś udało się kroki poczynić, aby im pomóc. Drugie pytanie, tu już przedmówczyni Iwona Kołos troszkę mnie uprzedziła, czyli równanie dróg gruntowych. No moim zdaniem nie powinniśmy czekać do wiosny, a te drogi gruntowe jednak starać się równać jak tylko się da. W takich okresach, nawet jak teraz przy dodatnich temperaturach, ja wiem, że ten stan szybko wróci do tej formy wcześniejszej, no ale takie ulice jak Grabniak, Owsiana, Obwodowa, Wesoła, je można tu wliczać naprawdę długo, tam mieszkają dziesiątki, jak nie setki naszych mieszkańców, no skoro nie robimy remontu budowy tej ulicy, no to powinniśmy przynajmniej zapewnić jej odpowiednią przejezdność. Dziękuję bardzo za szybką naprawę oświetlenia na ulicy Studziwockiej, tam w kierunku Studziwód. Akurat przed świętami po wichurach doszło pewnie do jakiegoś tam zwarcia. No, przez dwie noce nie było oświetlenia, jednak szybko służby zadziałały, oświetlenie w dniach świątecznych się pojawiło. Kolejną sprawą jest doświetlenie przejść dla pieszych. Z projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały doświetlone przejścia w drodze krajowej numer 19, która idzie przez nasze miasto. Teraz w godzinach popołudniowych i wieczornych naprawdę te przejścia są świetnie oświetlone, osoby zbliżające się do przejścia są widoczne. Moim zdaniem powinniśmy brać przykład z Generalnej Dyrekcji z tego, że skorzystali z pieniędzy i doświetlili bodajże 200 przejść w drodze krajowej 19. Może również powinniśmy, raczej nawet nie może, na pewno powinniśmy również doświetlać przejścia na terenie naszego miasta, tak pewnie sukcesywnie, partiami, no ale w ulicy Mickiewicza, to czy przy Cerkwi Michajłowskiej, czy dalej przy szkołach, naprawdę w godzinach popołudniowych, pan zresztą też jest kierowcą, to wie pan, o czym mówię, zobaczyć kogoś zbliżającego się do przejścia dla pieszych czasami jest naprawdę dużą sztuką, więc no chciałbym bardzo, żeby miał pan to w swojej pamięci i jakby się udało to, żeby ten problem na bieżąco rozwiązywać. Kolejnym moim pytaniem jest pytanie, czy jest już wybrany w Urzędzie Miasta pracownik, który zajmowałby się tak zwaną akcją zima. Ja tą sprawę zgłaszałem na poprzedniej sesji. Pani burmistrz mówiła, że w godzinach pracy urzędu jak najbardziej to jest nadzorowane, ale mi chodziło też o to, czy taki pracownik jest, który odpowiada całodobowo, że tak powiem, za posypywanie, odśnieżanie, czyli taki koordynator do tego, który będzie pilnował, żeby ten sprzęt odśnieżająco-posypujący wyjeżdżał już w godzinach porannych bądź późno wieczornych. No i ostatnia moja sprawa, którą chciałem poruszyć, no to ścieki w rowie od strony dawnej mleczarni, czyli od zakładu Lactopol. Jak wiemy z mediów społecznościowych, no wywołuje to bardzo duże oburzenie, one znowu płyną. Po tych wszystkich naszych reakcjach tutaj poszczególnych radnych i pamiętam, że i służb, i pana burmistrza, i WIOŚ-u, no czy raz jeszcze pan gdzieś interweniował, czy jest już jakiś odzew ze strony prokuratury, czy podjęte zostały może jakieś kroki, coś panu o tym wiadomo, czy coś się w temacie dzieje, no bo chyba no, nie możemy pozwolić na takie bezkarne zatruwanie naszego środowiska, no i nawąchanie odorów dla mieszkańców i nas samych, które są na pewno pierwiastkami ciężkimi, substancjami bardzo szkodliwymi. No i tak jeszcze na marginesie, kolejny raz będę składał interpelację dotyczącą przystanku na żądanie przy ulicy Studziwockiej. No i będę czekał na odpowiedź. Na dziś dziękuję. Dziękuję. Czy pan burmistrz odpowie, czy? Po trzech osobach. Po trzech osobach, dobrze. Pan Piotr Wawulski, proszę bardzo, panie radny, udzielam głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Takie same pytanie odnośnie, bo tutaj też dostałem od mieszkańców pismo odnośnie lokali handlowych Mickiewicza 124, tylko troszeczkę inaczej ja to rozszerzę. Jaki Pan ma plan na ten budynek? Jakie przedsiębiorstwo ma plan? Bo dalej tak nie może to funkcjonować. Albo są dwie opcje, albo burzyć, albo termomodernizować i zastępcze lokala tych przedsiębiorców dawać. W tej chwili oni mają faktury do zapłacenia. Nie wiem, jakie Pana jest stanowisko. Mam te pismo, myślę, że niektórzy radni też otrzymali te pisma. Także prosimy o tym, żeby Pan zreferował, bo z tego, co mieszkańcy przekazali, to miał się Pan spotkać z prezesami. No to jakie są wnioski, konkluzje z tego spotkania? Kilka spraw takich mniejszych. Drzewo na Placu Roduszowym, kolejne drzewo wycięte. Pamiętam, jak kiedyś Tomek Niewicki mówił o odwodnieniu, jaki był plan na to, przedstawiał plan, realny plan. Nic nie zostało z tym zrobione. No i tak jakby pozbyliśmy się kolejnego drzewka. Czy mamy plan ratować te pozostałe, bo to czeka to samo, te inne drzewa, to czeka to, co w tej chwili zrobiliśmy z tym drzewem, czyli zostanie wycięte. Nawiążę też do tego, co Tomek wcześniej powiedział, Owsiana i inne ulice. Dzisiaj mieszkańcy, wcześniej dzwonili przed świętami, że wybierają się na sesję z ulicy Owsianej. Nie mówię, że wszyscy, ale była część, że chciała przyjść i do urzędu, i na sesję. No, tak jak powiedziałem, że to chyba nie ma sensu tutaj robić happeningów, bo to trzeba rozwiązać ten temat. W mediach społecznościowych krąży ten filmik słynny taki, jeżeli chodzi o tą drogę. No to urąga standardom jakimkolwiek, no bo ta ulica no nie jest przejezdna, ona tym się nie da przejechać. Widział Pan na pewno ten filmik, także to no trzeba działać, trzeba realizować te zadania. Ja wiem, że my wszystko robimy w urzędzie, znaczy tutaj Pan jest decydentem, jakoś tak dziwnie, z tego względu, że wiemy, że jest okres zimowy, a my mamy do końca roku wykonawcę na utrzymanie dróg gruntowych. Nie możemy tego robić na przełomie roku. Nie możemy, teraz mamy rozpisane, będziemy rozpisane mieli zapytania do oferentów. Oni odpowiedzą lub też nie i zostajemy, mieszkańcy zostają z tym, co mają, czyli Owsiana nieprzejezdna i te Grabniaki i inne ulicy, którzy mieszkańcy i słusznie, że dzwonią, bo płacą podatki i wymagają czegokolwiek. Ale w tej chwili będziemy musieli mieszkańcom powiedzieć, że pierwszego nie mamy wykonawcy na utrzymanie tych dróg. Dodatkowo i takie pytanie króciutkie, co dalej z panią sekretarz, czy rozważał pan konkurs, czy powołanie, czy po prostu na razie nie jest to potrzebne i urząd może funkcjonować bez takiej osoby. Mieszkańcy do mnie się zwrócili, bo w Urzędzie Miasta jest takie spotkania z doradcą środków unijnych. One są tam raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu bodajże. Wiemy, że mieszkańcy nie tylko naszego miasta, ale borykają się z kredytami z różnego rodzaju, czy to frankowicze, czy to też inne kredyty. I pytali, czy można by było, to tak do rozważenia dla Pana, żeby taki doradca, czy też firmy doradcze zwrócić się. Ja pytałem troszeczkę, oni bardzo chętnie by taki dyżur pełnili. Non-profit, bez żadnych finansowych apanarzy, taki tylko, że udostępnić im salę, nagłośnić to w mediach społecznościowych, że taka opcja Urząd Miasta oferuje i takie doradztwo finansowe przy spłacie, czy też zobowiązań, czy też przy problemie ze spłatą zobowiązań, czy też z zamianą, bo to różne rzeczy są, oni się znają na tym najlepiej i taki punkt wprowadzić, tak jak tutaj właśnie, jeżeli chodzi o środki unijne. Mieszkańcy z ulicy Cegielnianej zgłosili, że na tej ulicy, gdzie już jest zrobiona, na tej części ulicy, gdzie jest zrobiona, przy studzienkach zapada się kostka, także proszę o interwencję. Już są roztopy, także widać to na pewno ten problem, także do wykonawcy trzeba było zgłosić. Mieszkańcy do mnie się zgłaszają, znaczy myślę, że nie tylko do mnie, ale tak jakby mówię, co do mnie się zgłaszają, odnośnie utrzymania czystości w mieście. Ostatnio no, zacząłem przeglądać te papiery, dokumentacje. No jest zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy na 2024 rok.
Ja o tym mówiłem przy budżecie, że będę o tym mówił. Tam jest kwota bodajże 100 tysięcy złotych, koszenie, utrzymanie, bo no, tam tak było nas około 100 tysięcy, na pewno koszenie traw to 100 tysięcy i tak dalej. Ja rozumiem, że ta kwota jest obniżona ze względu na to, że MOSiR otrzyma traktor i będzie miał oprzyrządowanie do robienia części rzeczy za wykonawcę. Tylko że wziąłem ten przetarg sobie, wydrukowałem ten przetarg, zacząłem go analizować. No i naprawdę, ja jestem troszeczkę zdziwiony, bo ja jako potencjalny wykonawca, ja bym nie wiedział, jaką kwotę dać tutaj. To jest tak zrobiony przetarg, zamówienie, przepraszam, ogłoszenie o zamówieniu, że no naprawdę nie wiem. I tutaj jest, jeszcze też znalazłem pismo z 11 grudnia, zgłosił to... Tutaj są pytania, gdzie pani burmistrz odpowiada tym, czy jakie są szacunkowe ilości odpadów i tak dalej. I co w tym przetargu czytamy? Że upróżnianie koszy ulicznych i parkowych i tak dalej. Wiem, jak to wygląda w rzeczywistości. Średnio to wygląda, czyli to oczyszczanie, czyszczenie miasta. Ale szanowni państwo, tu w zamówieniu, nie wiem, kto wygrał, nie wiem, kto wygrał ten przetarg, bo nie wiem, czy on w ogóle rozstrzygnięty, że pan podpisał, bo tam w sprawozdaniu nie ma tego. Także to może... To po terminie może być, także jeszcze tego nie ma, także ja nie pytałem, czy ktoś wygrał, ale tutaj w specyfikacji przetargu przedmiotu zamówienia prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze, weekendy oraz święta, czyli generalnie jak mamy koszy, nie wiem, ponad 200, na pewno mamy ponad 200 koszy miejskich, to ta firma musi fizycznie do tego każdego kosza zajrzeć, czy te śmieci są, czy nie są. To jest fizycznie praktycznie niemożliwe. Wprowadzamy takie fikcje, ale generalnie ktoś, kto chce wystartować uczciwie w takim zamówieniu, no to on ocenia, wie ile tych koszy jest, jak jest miasto wygląda i tak dalej. No to on nigdy nie wygra z kimś, kto już robił takie rzeczy lub też nie robił, a był wykonawcą tych zamówień. Ja tylko mówię na podstawie tego, co widzę, że kosze są często przepełnione, często jest generalnie nieczysto w mieście. Wiem, że pani burmistrz się ze mną nie zgodzi w tym momencie, ale to mam takie prawo mieć, takie odczucia mieć. I tutaj jest pytanie z 10 grudnia odnośnie tego zapytania ofertowego, które pan ogłosił. Jakie są szacunkowe ilości odpadów, czy koszty za odpady pokrywa zleceniodawca, gdzie znajduje się składowisko i tak dalej. Tutaj odpowiedzi pani burmistrzu. Czyli generalnie nie posiadamy danych, ile tych śmieci jest, no to jak ten wykonawca potencjalny, ktoś tam, jak on może wycenić swoją usługę? Ja tego na przykład nie rozumiem. Może państwo wytłumaczycie mi, jak to może wycenić, jak swoją usługę może wycenić potencjalny wykonawca odbioru nieczystości z koszy, koszenia traw i tak dalej. Jak państwo nie macie sami informacji, ile tego jest. I stąd przez to miasto wygląda tak, jak wygląda. Wiem, że pani się burmistrz ze mną nie zgadza, ale często jest generalnie bardzo nieczysto. Także proszę o odpowiedzi na te pytania, a odnośnie tego przetargu to tak szczegółowo, panie burmistrzu. Dziękuję. Dziękuję. Pan Artur Maciej Żukowski. Jedno zdanie. Proszę bardzo. To czemu pan się nie zgłosił? Ja dziękuję bardzo za głos. Panie burmistrzu, tak pozwoliłem sobie sprawdzić, czy destrukt może być zastosowany do tych naszych tutaj zgłaszanych przeze mnie, przez Piotrka, przez innych radnych dróg gruntowych. No, znalazłem na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad artykuł z dnia 10 października 2023 roku, który stwierdza, że może być destrukt użyty, ale przy określonych warunkach. Czyli no, mamy jakieś wyjście z tej całej sytuacji. Ten destrukt można nabyć, bo akurat w tym ostatnim roku tych dróg się robiło naprawdę dużo i wymian asfaltów było bardzo dużo. Więc jeszcze raz apeluję, abyśmy się postarali i zrobili jakimś kruszywem, destruktem, utwardzili te drogi, ażeby zapewnić im przejezdność. To tyle. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Pan Piotr już był. A więc pan Artur Maciej Żukowski, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Ja realizując mandat radnego proszę o odpowiedź na pytanie, które otrzymałem od mieszkańców, że w dniu 20 grudnia nie było oświetlenia na ulicy Mickiewicza
Było bardzo ślisko, było ciemno aż do szkoły numer 4. Mówię od lokalizacji między mniej więcej Mickiewicza 200 do szkoły numer 4. Było, tak jak cytuję teraz, ciemno, głucho i ponuro. Można powybijać zęby, a dopiero dzięki witrynom sklepowym i oświetleniu ratusza w dalszej jakby trasie po ulicy Mickiewicza można było swobodnie przejść. To proszę o odpowiedź na takie pytanie. I następna sprawa odnośnie budowy wieży radiotelewizyjnej. Także pytanie od mieszkańców lokalizacji ulicy Ekologiczna, Daniłowicza, Mickiewicza od numeru 200 aż do cmentarzy. Pytanie tej treści, cytuję. Dlaczego miasto na etapie decyzji o warunkach zabudowy na nasze pismo, czyli ja rozumiem grupy tych zaangażowanych mieszkańców, w którym podważyliśmy odpowiedź firmy hipotetycznie budującej, która to firma odniosła się do zastrzeżeń kolegium odwoławczego, nie poprosiło miasto o dokumentację techniczną odnośnie przedstawionych parametrów instalowanych odbiorników. Czy wyjaśnienia firmy zostały złożone bez dokumentacji technicznej? Mieszkańcy podnoszą tu, że zwrócili uwagę na brak tych dokumentów, a nawet na spotkaniu z panem burmistrzem prosili o to. Bo jak się okazuje, przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę, emisja, częstotliwość tych nadajników jest większa niż dopuszczalna w decyzji o warunkach zabudowy. Mieszkańcy w tym momencie uważają, że miasto jako pierwsza instancja na etapie wydawania pozwolenia mogło dopytywać się o wszystko. Zwłaszcza, że poziom emisji jest ściśle związany z ewentualną budową wieży. I tutaj pozwolę sobie tylko zacytować fragmenty tego dokumentu z samorządowego kolegium odwoławczego, która w pierwszym zdaniu podnosi, że zaskarżona decyzja podlega uchyleniu, albowiem nie doszło do rzetelnego wyjaśnienia sprawy. I dalej, już w podsumowaniu tegoż pisma, podnosi, że doszło w tym wszystkim, w tej sprawie do istotnego naruszenia przepisów postępowania, w szczególności artykuł 7, 8, 11, 77, 107, co uzasadnia uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia. Tylko to podałem po to, że skoro kolegium ma jakieś obiekcje, to my powinniśmy też chyba dopytywać głębiej i dalej. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz ad vocem, udzielam panu głosu. Szanowni państwo radni, tak jak wcześniej parę sesji temu ustaliliśmy, że co trzy osoby zgłaszające będę zabierał głos i odpowiadał. Jeśli chodzi o ulicę Mickiewicza 124 i te lokale, one są na tej liście koncertu życzeń. Według naszych szacunków termomodernizacja to jest około 150 tysięcy złotych w tym budynku. Także oczywiście to nie same przeklejenie styropianu, natomiast przeprowadzenie pełnej termomodernizacji obiektu. Prawdą jest, że spotkałem się z jednym z najemców i też otrzymałem informację z zarządem przedsiębiorstwa komunalnego. Jestem umówiony po sesji, także już będę jutro, pojutrze się spotykał z wszystkimi wyliczeniami, jak to wygląda. Też dotarła do mnie informacja, że może być tam część mieszkalna i to jest weryfikowane, czy jest część mieszkalna faktycznie, czy tylko tak się mówi. Także 150 tysięcy to jest taka kwota, której trzeba znaleźć, żeby to zrobić. Niemniej jednak chcę też państwu przypomnieć, że kilka lat temu była taka sytuacja, kiedy sąsiedni budynek dawnej bursy szkolnej kupiła jedna z firm. Ja spotkałem się z panią prezes tej firmy. Była zainteresowana kupnem tego budynku. To jak się wtedy najemcy dowiedzieli, to tylko przybiegli, żeby burmistrz nie sprzedawał absolutnie tego budynku, bo oni chcą tam dalej prowadzić działalność. Także no wiadomo, sytuacja przez parę lat mogła się zmienić. Na dzień dzisiejszy nie ma zainteresowania zewnętrznego kupnem tego budynku, natomiast no, jest to budynek
50-letni, więc wymagający sporych dosyć nakładów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o tak doświetlenie przejść dla pieszych, akurat pana radnego nie ma, ale to myślę, że przekażecie państwo, to był konkurs dedykowany tylko i wyłącznie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inni zarządcy dróg nie mogli brać udziału. Niemniej jednak, jeżeli będą konkursy, a one będą, bo poprawa bezpieczeństwa jest wpisana w wielu tych programach na tą perspektywę 21-27, też będziemy starali się z tego korzystać. Czy to będzie doświetlenie, czy to będzie wynoszenie przejść, no to będzie po prostu zależało od konkretnego przypadku. Koordynator akcji Zima jest powołany, jest nim pan Marcin Kuptel i on jest upoważniony do kontaktów z wykonawcą, jeśli chodzi o działania dotyczące odśnieżania ulic, odśnieżania chodników. Jeśli chodzi o przykrą sprawę kolejnego zanieczyszczenia cieku wodnego na terenie miasta Bielsk Podlaski, nie mam żadnych informacji, którymi mógłbym się podzielić, jeśli chodzi o efekty prac prokuratury. Urząd Miasta złożył zawiadomienie. Jeżeli coś ustalą, no to nas jako tych, którzy składali zawiadomienie, będą musieli poinformować. Na dzień dzisiejszy taka informacja do Urzędu Miasta nie wpłynęła. Teraz tak, plan na Mickiewicza, jeszcze odnośnie Mickiewicza 124, tak jak powiedziałem, z prezesami przedsiębiorstwa komunalnego się spotykam, prosiłem o to, żeby były zestawienia wszystkich faktur za zagrzanie, żeby po prostu merytorycznie jakby prześledzić punkt po punkcie, nie tylko od jednego najemcy, ale od wszystkich, no bo koszty stałe dzielą się na wszystkich najemców. Jeśli chodzi o wycinkę drzewa przy placu ratuszowym, jak widać na liście życzeń nie mamy projektu, który miałby zmienić otoczenie placu ratuszowego. Co prawda będzie nowy konserwator zabytków, więc może coś w podejściu do tego typu przedsięwzięć się zmieni. Jak widzicie państwo, nie siedzi tutaj przy tym stole żadna kolejna osoba, która byłaby panią sekretarz bądź panem sekretarzem, także na dzień dzisiejszy takie stanowisko jest w Urzędzie Miasta nieobsadzone. Natomiast jeśli chodzi o potencjalne doradztwo osobom z problemem kredytu, w starostwie jest bezpłatna pomoc prawna i tam trzeba się zwracać, jeżeli ktoś chciałby taką usługę świadczyć w sposób nieodpłatny. Starostwo ogłasza zapytania i wybiera. U nas ta bezpłatna pomoc prawna jest świadczona chyba codziennie, oczywiście nie przez 8 godzin, ale w określonych godzinach i też są specjaliści od różnych problemów prawnych, bo ludzie naprawdę czasami przychodzą w sprawach rodzinnych, w sprawach majątkowych, być może również w sprawach kredytowych. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to prosiłbym śledzić akurat w starostwie powiatowym, żebyśmy nie dublowali zadań, bo to nie jest zadanie samorządu gminnego, tylko samorządu powiatowego. Tak, zapadnięta kostka, to przekażemy. Natomiast jeśli chodzi o przetarg na oczyszczanie, akurat ze mną też rozmawiał potencjalny wykonawca, mówił właśnie o swoich uwagach. Niemniej jednak to też ja muszę być bardzo ostrożny w kontaktach z wykonawcami, żeby nie być posądzonym o jakąkolwiek stronniczość, bo tu wiadomo, każdy przedstawia na swoją, co mu bardziej pasuje. Mogę zrozumieć, że ktoś
zadając pytanie, oczekiwał bardziej precyzyjnej odpowiedzi czy innej odpowiedzi. Jeżeli mamy na terenie miasta 200 koszy i każde o pojemności 8 litrów, no to można wyliczyć, ile tych śmieci będzie. Natomiast i tak to tylko będzie szacunek, bo to wcale nie znaczy, że codziennie te 8 litrów będzie zapełnione, a do szacunków przyjmie się różne rozwiązanie i zgodzę się z panem radnym, że łatwiej jest przygotować ofertę komuś, kto już takie zadanie realizował, bo ma doświadczenie i wie, ile tego jest. To z tym mogę się zgodzić. Jeśli chodzi tak o zapytania pana radnego Żukowskiego, rozumiem, że składał na piśmie tutaj, więc pozwolę sobie odnieść się do nich też na piśmie. Natomiast jeśli chodzi o te awarie oświetlenia, no drodzy państwo, mieliśmy wichury, więc służby też nie mogą być we wszystkich miejscach jednocześnie, więc tam, gdzie się udaje w miarę sprawnie zrobić, robimy i przenosimy się na następne miejsce, na następne miejsce. Na terenie miasta mamy jeszcze sporą liczbę napowietrznych linii, bo tam się najwięcej złego dzieje. Można powiedzieć, że awarie, jeżeli są linie wkopane, to jest tam, nie wiem, 2-3% może, a przede wszystkim to są awarie linii napowietrznych, gdzie gałąź drzewa uderzy, powstaje zwarcie. Nawet niekoniecznie musi zerwać tą linię, a niemniej jednak naprawa trochę czasu zajmuje i też przy takiej pogodzie no też trzeba docenić pracę tych ludzi, że w wietrze czasami i w przypadającym opadzie w bezpieczny sposób starają się te awarie naprawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem pan Piotr Wawulski. Udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Zauważyłem, że nie ma tutaj osoby kolejnej, także niepotrzebne to było. Ja tylko zapytałem, czy jaki Pan ma plan, czy będzie w najbliższym czasie, czy nie. Przecież nie ode mnie to zależy, tylko i wyłącznie od Pana lub też nie. Panie Burmistrzu, tylko chodzi o to, że mamy 200, tam Pan powiedział, koszy, tak, czy i 8-litrowych, to można łatwo policzyć, pod warunkiem, że one są zapełnione. To zależy też, jak to Pani Burmistrz odpowiedziała, od czasu, miejsca, imprezy i tak dalej. Tylko że wykonawca, który wykonuje tę usługę od jakiegoś tam czasu u nas, czy też jak się zmieniają ci wykonawcy powinni też przedstawić, gdzie te śmieci wywożą. Czyli powinni mieć papier z PSZOK-u, że wywieziono tyle śmieci zmieszanych, tyle takich. No przecież to chyba to jest logiczne. Czyli mamy analizę tego, ile tych śmieci jest. I w specyfikacji tej przetargowej zapytania ofertowego, no to można to uiścić, że potencjalnie w tym okresie będzie tyle śmieci, w tym tyle. I wtedy taki wykonawca potencjalny, drugi, inny, trzeci, czwarty, on wie, że może przystąpić do tego przetargu z taką ofertą. I może ona będzie tańsza, może będzie droższa, może będzie lepsza, może będzie gorsza. Nie wiem tego. Nawet nie wiem, kto wykonuje w tej chwili pracę. Kiedyś dzwoniłem do pana burmistrza odnośnie śmieci w koszach. To mówił mi, że tam, no tak jakby nie chciał mi powiedzieć bezpośrednio, bo wiedział, że ja jestem choleryk i mogę zadzwonić do tej osoby, to może lepiej, że nie powiedział. Ale tam był, no, straszny był nieład i nieporządek przy koszach miejskich, które powinny być wypróżniane. Przecież to są niemałe pieniążki, którym płacimy. Czy jakieś konsekwencje ktoś z tego tytułu poniósł? No nie, na pewno nie poniósł z tego tytułu, bo znam pana burmistrza. Ale chodzi o to, że dopuszczenie kolejnych podmiotów, które mogłyby potencjalnie zająć się takim tematem, lub też nie, no to generuje konkurencję. Konkurencja generuje lepszą jakość usług i tańsze usługi. No chyba tak to wygląda. Chyba że zależy nam, żeby to był jeden wykonawca stały na 50 lat i wtedy będzie też fajnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pan Piotr Ostaszewski, proszę panie radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Pierwsza sprawa, z którą zgłosił się mieszkaniec miasta, to mieszkaniec ulicy Studziwockiej. Bardzo proszę o zamontowanie progu zwalniającego w okolicach Studziwockiej 50 do 60. Tam niespełna miesiąc temu wielbiciel driftów wjechał komuś w płot.
Ludzie nie zwracają. Niestety Komenda Powiatowa Policji Bielsko-Podlaskiej ma pewne ograniczenia. Nie będzie 24 godziny pilnowała jednego miejsca, mając dwie drogi krajowe pod swoją jurysdykcją. Dlatego takim rozwiązaniem zatrzymania piratów drogowych na tej ulicy będzie montaż progu zwalniającego. Jeśli będzie potrzeba, to ja wskażę źródło finansowania, bo tam są wrzucone w naszym budżecie na 2024 rok takie pozycje, z których da się to wziąć. Jeśli znajdziecie Państwo, no to super, jeśli nie znajdziecie, to ja wskażę. Kolejna sprawa to jest czystość w parku miejskim w okolicach Łysej Górki. Niespełna dwa dni temu mieszkaniec miasta przesłał mi zdjęcia, gdzie jest wskazane konkretnie. Będę się posługiwał oczywiście tymi zdjęciami. Niezebrane liście z alejek, opony w ciekach wodnych, połamane ławki, popisane. Wydawało mi się, że park miejski jest taką wizytówką naszego miasta i powinniśmy dbać o to. Jednak tak się nie dzieje i prosiłbym bardzo o zwrócenie uwagi, wymienienie tych ławek, no bo to jest karygodne, żeby tak wyglądał park miejski w XXI wieku. Pani burmistrz się uśmiecha, zapraszam tutaj na spacer. Może się pani przejść, niedaleko jest, można na żywo zobaczyć, jak to wygląda. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o budowę ulicy Bagnistej w rejonie jezdni, około 50 cm od krawędzi, stoi słup najprawdopodobniej telekomunikacji. Bardzo prosiłbym o to, aby skontaktować się z właścicielem tego słupa i przenieść go poza tą jezdnię. Jest to najlepszy okres, kiedy da się to wykonać, ponieważ droga jest w budowie. Nie wiem, czy już może był jakiś kontakt, czy nie. Bardzo proszę o odpowiedź. Kolejna sprawa to wiadomo, już były poruszane tutaj, czyli drogi gruntowe. No ale czy problem się rozwiąże w takim okresie, to wątpię, nie mając wykonawcy. Również proszę o pochylenie się nad sprawą najemców, bo również się zgłosili do mnie z Mickiewicza 124. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem pani burmistrz chce? Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie radny, ja uśmiechałam się, bo podzielam pana zdanie. Jeżeli chodzi o ławki, bardzo ubolewam nad tym, ale ciągle słyszę, że nie ma pieniędzy. Po prostu to jest kłopot dla mnie osobiście. Park powinien świecić przykładem. Nie powinno być ławek pomalowanych, powinny być wymienione, powinny być czyste. Zgadzam się w 100%, ale na to nie mam wpływu. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Eugenia Kruk, udzielam pani głos. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Pierwsza sprawa to jest ulica Mickiewicza 91. Jest to budynek, który w tej chwili ze względu na stan techniczny nie jest zasiedlony. Dzisiaj upewniłam się jeszcze będąc u pana Mariusza, czy ostatni taki oporny, że tak nazwę, lokator opuścił już ten budynek. Tak, jest to pustostan. I zwracam się z prośbą o zabezpieczenie tego pustostanu, ponieważ jest to obiekt, w którym przebywa młodzież. Młodzież no, z różnych szkół zgłaszają mieszkańcy i proszę w własnym imieniu i mieszkańców o to, aby ten budynek z kilku powodów został zabezpieczony, żeby tam nie można było wchodzić, chociażby dla własnego bezpieczeństwa, ze względu na stan techniczny, który był właśnie wyeliminowany z zakwaterowania ten budynek. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Chciałam zapytać, nie wiem do kogo, to powinnam zapytanie zwrócić, czy na terenach ogródków działkowych przy ulicy Wschodniej są pojemniki na odpady wszelkiego typu. Także ze znakiem zapytania, ponieważ mieszkańcy bloków
w tej części północnej miasta stwierdzają, że często właśnie trafiają do ich śmietników odpady z ogródków działkowych. Ja nie sprawdziłam, także przepraszam, moja wina, nie byłam na tych ogródkach i nie wiem, czy tam są pojemniki. To są zgłoszenia z mieszkańców z osiedla vis-a-vis szkoły numer 4. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł Bierżyn, proszę panie radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja również na temat oświetlenia i to taka sprawa, która jakby nie wydaje mi się, że jest przez złe warunki atmosferyczne czy przez jakiś tam wiejący wiatr, tylko to jest problem taki, tak mi się wydaje, że około 2 lat. Są miejsca, którymi często jeżdżę i to jest od ulicy, od skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej Mickiewicza do ulicy Dubicze. I jak się skręca w prawo akurat na ulicy Dubicze, to jest jakby drugi odcinek i trzeci odcinek ulica Batorego do cerkwi i jakby do szkoły podstawowej numer 3. To są takie 3 miejsca, w których gaśnie światło na jakieś 3, 4 dni, 5, może bywało nawet i na tydzień. Później się znowu zapala i to się non-stop jakby nagminnie powtarza co jakiś czas. Trudno mi powiedzieć, zdiagnozować co jakiś czas, bo jakby tego nie liczę, ale wiem, że to jest też jakiś problem. Nie wydaje mi się, że oświetlenie na zasadzie, że powiał wiatr, czy spadł gałąź na druty, tylko jakiś grubszy temat i czy można tym tematem się zająć. Dziękuję. Dziękuję. To co, pan burmistrz, tak, ad vocem, proszę, pan burmistrz Jarosław Borowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, progi zwalniające, oczywiście skontaktujemy się z policją, jaka będzie ich sugestia, czy będą popierać takie rozwiązanie, czy nie. Wydaje mi się, że jak do tej pory to tylko jednego wniosku jakby tam nie poparli mieszkańców, na pozostałe stwierdzili, że faktycznie następują przekroczenia, w związku z czym taka zasadność zrobienia progu zwalniającego mogłaby być rozpatrzona. Jeśli chodzi o wygląd parku, wszyscy mają pretensje do firm, które mają sprzątać, a ja mam pretensje do mieszkańców, że śmiecą. I to jest taka rzecz, bo gdyby tych ławek nie niszczyli, gdyby po nich nie mazali, to nie trzeba byłoby tego robić. A później się okazuje, że w związku z tym, że trzeba było wymienić ileś desek, okazuje się, że nie ma pieniędzy na coś innego. Była taka akcja swego czasu, że za Łysą Górką, przepraszam, za Muszlą zniknęły dwie ławki i nagle raban, bo nie mamy gdzie siedzieć. No tak, bo jak się niszczyło, to trzeba było zabrać stamtąd i tyle. Także no boli to, że są takie osoby, dla których frajdę sprawia właśnie niszczenie, nie wiem, popisywanie się czy coś takiego. Później mamy sytuację taką, że zgłaszamy to na policję, policja stwierdza, że nie znajduje winowajcy i sprawa jest umarzana. No tak niestety jest. Na ulicy Bagnistej jest 5 słupów, których zarządcą jest firma Orange Polska i do tej firmy zgłosimy się z tym, żeby te 5 słupów ewentualnie przesunąć bądź pójść pod ziemią, ale to już niech oni decydują. Chyba prostszym rozwiązaniem będzie jednak przeniesienie, aniżeli robienie podziemnego, bo za chwilę powiedzą, że trzeba jakąś tam dokumentację i tyle. Mickiewicza 91. Sprawa będzie przekazana dla przedsiębiorstwa komunalnego, które za ten budynek odpowiada. Przy ulicy Wschodniej na ogródkach działkowych już od kilku lat nie ma pojemnika, bo wcześniej ogródki za ten pojemnik płaciły i on stał w pasie drogowym ulicy Widowskiej, więc bardzo możliwe, że też tam śmieci przywoziły osoby nie będące właścicielami ogródków działkowych i dlatego podjęli taką decyzję, że zlikwidują. Natomiast czy nie ma jakiegoś na terenie ogródków gdzieś tam w którejś alejce, ja tego niestety nie potrafię powiedzieć.
bo w przypadku ogródków działkowych to nie są obszary, to nie są nieruchomości zamieszkałe, a więc nie są w naszym rejestrze. Jeżeli jest decyzja zarządu o tym, żeby wybrać sobie jakiegoś dostawcę tego kontenera, który będzie odbierał, no to to jest tak jak firma, na takiej zasadzie to działa. Jeśli chodzi o oświetlenie, zanotowałem i przekażemy pracownikowi. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. O głos prosił pan radny Tomasz Sulima. Udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, sprawa dotyczy zakładów produkcyjnych między ulicami Wojska Polskiego i Jana Pawła II. To jest świeża sprawa, mieszkańcy na to zwrócili uwagę. Tak naprawdę nie wiem, czym to jest, natomiast chodzi o biały osad na szybach, pojazdach, na dachach, który się być może skrapla w jakiś sposób i wygląda jak mleko. To jest w tym rejonie, więc ja domniemuję oczywiście, bo nie wiem, jaka jest natura tego osadu, że chodzi o zakłady produkcyjne. Nawet nie wskazuję konkretnie, które, bo tam jest kilka zakładów. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest bezpieczne, czy to czymś w ogóle grozi. Być może to nie jest niebezpieczne, ale prośba jest taka, żeby to przekazać odpowiednim służbom, dlatego że no, sam widziałem to na własne oczy. Wygląda to dziwnie, powiem szczerze. Także taka prośba. Dziękuję. Dziękuję. Pani Danuta Karniewicz, proszę, pani radna, zapraszam. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja nazbierałam trochę tu spraw. Mamy się pochylać nad ulicą, gdzie jest nadmierny ruch samochodów, więc w tej chwili stała się taką bardzo, bardzo ruchliwą, bardzo dużo samochodów jest na ulicy Asnyka. Z tego względu, że ludzie korzystają z tej małej obwodnicy, wyjeżdżają przy kościele i koło Snyka. Tam jest sklep, tam chodnik jest tylko po jednej stronie. I mieszkańcy prosili bardzo albo ograniczenie prędkości, albo próg zwalniający. Więc to prosili mieszkańcy ulicy Asnyka. Jeśli chodzi o Mickiewicza 124, to myślę, że ci prowadzący działalność gospodarczą chyba do wszystkich się zgłaszali, bo do mnie też byłam 13-14 stopni tylko temperatura w pomieszczeniu, a 2500 ma dopłacić za ogrzewanie. W związku z czym, ale jeszcze wracając do tego, przecież ten budynek Mickiewicza 124, wszyscy pamiętamy, w poprzednim programie rewitalizacji był, pani burmistrz pamięta, i jak w jakiś sposób zginął ten budynek. A mi się wydaje, że można by było pozyskać wtedy pieniądze. Tam pracuje pani, która 40 lat temu wpłacała wkład własny, żeby tam zorganizować działalność gospodarczą. I może im tak trudno z tym się zgodzić, żeby sprzedać ten budynek. No, no wie, co ja mam zrobić? Ja tu płaciłam wkład własny 40 lat temu i cały czas tą działalność prowadzi. W tej chwili się zastanawia, bo jeżeli podniosę cenę, to nikt do mnie nie przyjdzie. No taka jest prawda. W związku z czym albo zawiesić, albo zamknąć tą działalność gospodarczą, bo inaczej mówię, po prostu to się nie da. Będzie się wychodziło na minus, nie na plus, a na minus. W związku z czym bardzo proszę też, żeby jakoś, tak jak oni proszą, żeby prezes spółdzielni przedsiębiorstwa komunalnego, bo tam akurat rozmawiali z prezesem, i żeby ktoś z miasta ewentualnie włączył się w to, żeby wyjaśnić tę sprawę. Po prostu pomóżmy tym ludziom tam działającym. Następna sprawa, pan Tomek mówił, Sulima, że ludzie chcą wiadukt. Ja ostatnio się dowiedziałam, że to ma być jakiś tunel pod, czy coś, pan burmistrz na ten temat wie, czy nie, tu pod przejazdem ma być jakiś tunel i mnie pytają. Mówię, nie wiem nic na ten temat, po prostu na sesji spytam, żebyście usłyszeli i pan burmistrz odpowie. Jeśli chodzi o spuszczanie ścieków, w naszą Wigilię Katolicką puścili nam takiego smrodu, że naprawdę trudno było wyjść z mieszkania. Nie wiem, jak to rozwiązać sprawę, bo tak jak czytamy prasę, to IKEA zapłaciła ogromne jakieś tam, prawda, kary i na razie jest spokój. Natomiast tu nie ma jakichś mądrych rozwiązań, żebyśmy mogli szanowni normalnie żyć. Szanowni państwo radni, i bytować. Proszę słuchać. Jeszcze następna sprawa, prosiłam
prosiłam o raz w miesiącu, to ja prosiłam, bo tak się do mnie zwracają panie, które jeżdżą na cmentarz przy ulicy Dubiażyńskiej. Raz w miesiącu, one nie chcą częściej. Mówię, bo tam sama i tak nie pojadę, sama nie pójdę. A tak jakby nas kilka pojechało, bo po prostu boją się. Tam jest nieprzyjemnie, tam jest las. W związku z tym raz w miesiącu, żebyśmy mogły zajechać i wrócić. Niech to będzie na czerwono, że raz w miesiącu, na przykład 25 chcemy pojechać na cmentarz i wrócić z tej Dubiażyńskiej. Już kiedyś panu burmistrzowi zawracałam głowę i teraz jeszcze powtórzę to. I co jeszcze? Chyba to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy już pan burmistrz jeszcze zaczął? Jeszcze, proszę bardzo. Pan Mrozkowiak, Bogusław, udzielam panu głosu. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza, gdyby mógł jeszcze przyspieszyć rozważanie mojej prośby, sugestii kiedyś, że prosiłem, żeby zrobić taki punkt zgłoszeń telefonicznych, bo my tu tracimy, nie wiem czy tracimy, ale może poświęcamy dużo czasu na zgłaszanie uwag, które pan notuje, pan przekazuje, a może to robić to inny. Mieszkaniec, gdy będzie wiedział, gdzie zadzwonić, to nie zadzwoni do radnego, tylko zadzwoni pod ten telefon. Mamy punkt zgłaszania w sprawie odśnieżania, to możemy zgłaszać punkt w sprawie innych. Także myślę, że to prosiłbym tylko, żeby jeszcze rozważyć to ponownie. Pan Piotr Wawucki pytał o sekretarza. Odpowiedź pana była taka trochę wymijająca. Ja bym prosił, żeby pan odpowiedział, czy będzie ogłoszony konkurs, bo tam chyba nie chciałem znowu popełnić błędu, tak jak przy tej ustawie o zwierzętach, że nie do końca wiedziałem. Tam jest chyba 3 miesiące na ogłoszenie, więc te 3 miesiące minie chyba w styczniu. Nie? 29 stycznia. I chciałbym wiedzieć, czy pan ogłosi konkurs, czy jest możliwość wewnętrznego naboru, czy coś. Jak pan rozwiąże ten problem tylko? Również mam prośbę, żeby pan nie mówił, że to mieszkańcy niszczą, bo mieszkańcy nie niszczą ławek i niech pan nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej, tylko niech pan powie po prostu no wandale, bo to inaczej chyba nie można. Ja jestem mieszkańcem i czuję się troszeczkę, no nie bardzo, także prosiłbym trochę sprecyzowanie właśnie takiej wypowiedzi. Jednocześnie chciałbym bardzo panu podziękować za zaakceptowanie i że znalazł pan rozwiązanie sprawy w tej sprawie konsultacji radnych z radcami prawnymi. Cieszę się, że do tego doszło, bardzo mnie to cieszy. Miałbym taką prośbę tylko, że zrobił pan to akurat, że będziemy mogli, we wtorek mamy posiedzenia rady, w poniedziałek będą konsultacje, a my materiały dostajemy w piątek po południu. Nie jestem w stanie przerobić przez 2 dni tego. I cieszę się, że jest to rozwiązanie. Prosiłbym tylko, żeby pan jeszcze wziął pod uwagę, żeby to zmodyfikować, gdyby się taka potrzeba okazała. Może na pewno dużo radnych nie będzie z tego korzystać, więc może po co 2 godziny? Może zrobić 2 razy po godzinie. A dlaczego? Dlatego, że ja przed komisją, no jest największa potrzeba, ma pan rację, ale mieliśmy sytuację, że przygotowywaliśmy projekt uchwały. Jeżeli ja taką uchwałę chciałbym teraz sobie skonsultować z radcą, to ja już jej nie zgłoszę na sesję, no bo będzie już za późno. To gdyby można na przykład godzinę zrobić jedną wcześniej, bo nie podejrzewam, żeby to było tak, że radca będzie przez 2 godziny miał pracę z samymi radnymi. Nie, to nie podejrzewam, żeby było tylu chętnych. Także prośba tylko o ponowną taką, nie od razu, może za jakiś czas, czy coś takiego. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za to. Dziękuję, skończyłem. Dziękuję. Adwokat pan burmistrz, proszę bardzo, udzielam panu głosu. Akurat 3 osoby przeszło, więc nacisnąłem, zanim pan radny wstał. Jeśli chodzi o zgłoszenie pana radnego Tomasza Sulimy, to tak naprawdę w tym momencie to ja nie wiem, co mam zrobić, bo tak, ani nie mam daty, kiedy to było, ani co to było, więc szanowni państwo, jeżeli taki osad się pojawia, to trzeba od razu niezwłocznie dzwonić do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tam jest telefon całodobowy i oni mają przyjechać wtedy, kiedy ten osad będzie, bo na drugi dzień już może jego nie być, czy za kilka dni. Bo ktoś powie, panie, to śnieg spadł. No i no oczywiście to brutalne by było, jakby ktoś tam się tak powiedział, żadnej empatii ani nic, bo to, co się dzieje w tamtej dzielnicy, to jest naprawdę karygodne i trzymam kciuki, żeby w końcu coś się ruszyło. Także jeżeli coś takiego będzie się powtarzało, to w tym momencie trzeba to zgłaszać, bo nawet ja poproszę, czy ma pan zdjęcia?
tego, to no wiadomo, na zdjęciu się nie da zbadać stanu składu chemicznego tego osadu, także nie czekać, tylko niezwłocznie kontaktować się z Białymstokiem, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Oczywiście można też zadzwonić pod numer 112 i też zgłosić tą sprawę. No to jest telefon alarmowy, z którego też, jeżeli jest sytuacja zagrożenia życia, a my nie wiemy, co to jest za substancja, to też można korzystać. Jeśli chodzi o progi zwalniające na ulicy Asnyka, to identyczna sytuacja jak z ulicą Studziwocką. No, będziemy w kontakcie z policją. Tunel. Na liście tunelu nie ma, nie ma tunelu, nie ma też wiaduktu na liście, bo siłą rzeczy to nie jest tak. Na dzień dzisiejszy ulica Mickiewicza i przedłużenie dalej Wojska Polskiego są to drogi krajowe, jest to droga krajowa numer 19 połączona z drogą krajową 66, a więc jurysdykcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W 2025 roku mają zostać zakończone prace na obwodnicy Bielska, na tym odcinku tutaj u nas samego Bielska i w kierunku Bociek, i wtedy z mocy prawa te drogi staną się drogami wojewódzkimi. Państwo wiecie, bo to chyba nawet na poprzedniej sesji było tak, było pytanie, czy miasto weźmie udział w konsultacjach, bo PKP ogłosiło konsultacje w sprawie właśnie rozwiązań, nazwijmy, piętrowych połączeń ulic z torami kolejowymi. Więc my jako Urząd Miasta oczywiście w takich konsultacjach bierzemy udział i zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji z prośbą o to, żeby nasz wniosek poparła. Więc odpowiedź była taka, że nie poprą, bo w 2025 to nie będą ich drogi, tylko pana marszałka, a w zasadzie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niemniej jednak odpowiedź też poszła do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc oni dzisiaj będą pisać, że oni nie są zarządcą, ale to jest program wieloletni, to nie jest na rok 2024, tylko również w tej perspektywie kilku następnych lat, więc czy będzie zasadność wykonania wiaduktu po zrobieniu trasy S19, no to już jest pewien znak zapytania, bo wtedy ten ciężki ruch tranzytowy z miasta wyjdzie, zostanie ruch lokalny, ten, który tu mamy, no i osób, które będą przyjeżdżać do miasta, bo też nie oszukujmy się, na terenie miasta są zakłady pracy, które korzystają z transportu kołowego i swoją produkcję wywożą, czy też przywożą do siebie materiały do produkcji, także to w 100% nie wyprowadzi ruchu z miasta. Czy wiadukt, czy tunel, to już jest pytanie do fachowców. Tak, tunelu za bardzo się tam zrobić nie da, bo bliskość ronda, więc schodzenie bardzo głęboko w dół, ale jakby trochę zejść w dół i tory trochę podnieść, no to może by się jeszcze coś tam dało. Tylko słuchajcie, te tory podnieść to się nie da podnieść o tak i tak, tylko trzeba zacząć odpowiednio dalej. Także mówię, my jako miasto w konsultacjach weźmiemy udział i zgłosimy tą kwestię. Jeśli chodzi o kwestie poruszane przez pana radnego Mrozkowiaka, na naszej stronie internetowej są numery telefonów do pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary, więc to funkcjonuje. Ludzie dzwonią. I teraz tak, pytanie. Ja nie podjąłem decyzji jeszcze, czy wydzielić konkretnie jedną osobę, która będzie takim odbierającym telefony i później przekazującym innym, bo to też nie jest tak, że te telefony są przez cały dzień. Oczywiście są takie dni, na przykład kiedy po weekendzie
i ludzie dzwonią, że tu trzeba coś naprawić, tu się lampa nie świeci i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten temat, on nie umarł śmiercią naturalną, on cały czas jest. Jeśli chodzi o dostępność prawnika, propozycja, którą Państwo macie tutaj ode mnie, jest początkiem, jest propozycją. Jeżeli się okaże, że w trakcie współpracy coś trzeba będzie zmodyfikować, to będziemy modyfikować. Na dzień dzisiejszy no wymyśliliśmy takie rozwiązanie i to jest, myślę, że dobry początek do tego, żeby efekt osiągnąć. Jeśli chodzi o sekretarza, zgodnie z obowiązującym prawem burmistrz ma dwie możliwości. Może ogłosić konkurs, może też awansować pracownika w drodze awansu wewnętrznego. Konkurs musiałbym ogłosić do 29 stycznia, bo tak jak jest w ustawie określone, 3 miesiące. Natomiast skłaniam się ku temu, aby awansować pracownika. Lubię doceniać pracę pracowników. No i będziecie Państwo pierwszymi, będziecie Państwo drugimi, którzy się dowiedzą, że propozycję zostania sekretarzem miasta Bielsk Podlaski otrzymała ode mnie pani Jolanta Mierzwińska. I mam nadzieję, że 2 stycznia podpiszę stosowną umowę. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Dziękuję. Proszę, pan Krzysztof Grygoruk, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy. Ja, panie burmistrzu, chciałbym nawiązać jeszcze do tematu pana Pawła, znaczy do tematu naszego stadionu. Ogólnie duże podziękowania dla Pawła, że on w cudzysłowie bryka przy tym wszystkim, bo może to zbyt duże słowo, ale śmiem twierdzić, że to boisko mogłoby zostać odebrane, gdyby nie jego te słuszne uwagi i spostrzeżenia i to, co zauważył, co tam się zadziało przy jakby na samym końcu. Z tym, że pytanie, pan powiedział, że pan jakby nie toleruje niechlujstwa i tego jakby fuszerki. Co za tym idzie, moim zdaniem, to już jest temat zrywania tej płyty, jest jakby nieunikniony, bo tego się nie da inaczej naprawić. Mówi pan też, że nikt nie wie o tych naprawach, które sobie wykonawca pozwolił uczynić. Nas nie obchodzi, kto zawinił, podwykonawca, wykonawcy, czy tam kolejny. My mamy umowę z wykonawcą. Jeżeli on bezprawnie zaczyna nam naprawiać obiekt, który jeszcze nie zdążył zostać zbyt zepsuty przez użytkowników, no to coś tu jest ewidentnie tak. Więc moim zdaniem tylko teraz, co jest dalej? Wiadomo, że nie sprawa i proces wiąże się z kolejnymi rzeczami, tak? Drużyny nie wchodzą, gdzie okresy przygotowawcze. Wiadomo, że ta sprawa się nie rozstrzygnie w 2 miesiące czy 3 do wyborów, więc raczej ten okres mamy już w plecy, w cudzysłowie. No i jesteśmy w punkcie wyjścia. Podejrzewam, że wykonawca przyjedzie też dosyć mocno przygotowany na to spotkanie 5. Chciałbym, żeby państwo jako nasz reprezentant, w sensie jako zamawiający i inwestor tutaj też był przygotowany i wytoczył solidne działa przeciwko niemu, no bo tu brakuje konkretów. Jeżeli on przyjedzie i zacznie nam znowu tam jakimiś artykułami rzucać, a my nie będziemy mieli żadnych argumentów, kontrargumentów dla niego, no to no źle wypadniemy w tym sporze. I jeszcze temat do pani wiceburmistrz, co do naszych ławek i tych desek. Nie trzeba być ani mieszkańcem, ani wandalem, bo jeżeli coś jest w opłakanym stanie, to tam zwykły człowiek siada i to pęka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Stanisław Charyton, proszę, panie radny, udzielam panu głosu. Schudnąć trzeba dla kubasów. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, przed chwilą otrzymałem informację, że na chodniku budowanym na ulicy Orlańskiej na środku sterczy, wystaje główka hydrantu. Po prostu jest prośba, żeby służby to sprawdziły, bo czy to stwarza jakieś zagrożenie, jak to wygląda sytuacja, bo kiedyś tutaj kolega radny podnosił temat słupa przy ulicy Bagnistej. Pamiętamy taką sytuację, jak była budowana ulica kardynała Wyszyńskiego i też tam pozostawiono słup.
I akurat zgłaszałem problem, pan burmistrz interweniował, słup przeniesiono we właściwe miejsce i nie ma po prostu z tym problemu. To jest jedna sprawa. Drugi taki temat, jak była dyskusja o podatkach, wtedy podnosiłem też ten temat, bo się wahałem, czy głosować za podniesieniem tych podatków, czy nie, ponieważ była zapowiedź, że pieniądze mają spłynąć, no i teraz dalej nas pocieszają, że mają spłynąć i pytałem, mówiłem o tym, żeby stworzyć taki harmonogram inwestycji, na które byśmy w jakiej kolejności realizowali. I dzisiaj ta informacja akurat, która nam była przedstawiana, była dyskutowana przy budżecie, to akurat no, słusznie, to była taka dobra rzecz, którą po prostu trzeba dalej iść w tą stronę i po prostu w perspektywie mniej więcej mieć jakiś pogląd, przegląd, co będziemy kiedy, w jaki sposób mogli realizować. Sprawa, tu jest informacja o przeznaczonych kwotach. To jest taka informacja, której uniknąć praktycznie nie możemy, bo my planujemy, ale to jest informacja dla wykonawców. Oni czytają i oni po prostu później mniej więcej wiedzą, jak się ustawić do danego przetargu. Z tym, że zwrócić chciałbym uwagę na taką rzecz, jak patrzyłem na te po prostu projekty budżetu, żeby, no myślę, że może tak jest, ale może nie do końca, uwzględnię stopień trudności, bo jeżeli jest ulica, gdzie tam jest jakieś schodą działki, uzbrojenie, jedne, drugie, trzecie, jeżeli mamy drogę praktycznie polną i nie ma żadnego, ale ceny to są takie, no, bym powiedział, że chyba troszeczkę może nawet na wyrost. I też kwestia rozdzielania, tutaj mamy w tym dodatkowej informacji połączone zaułek Ciołkowskiego i Jaroszewicza, łączna kwota. Lepiej by było chyba, żeby to było rozdzielać, bo tak jak mieliśmy wcześniej, pan burmistrz prostował, że w tym Kopernika z Orlańską, bo na pewno dwa różne zaułki i po prostu na pewno to jest inna skala. Teraz tutaj wnioski złożone w ramach Rządowego Funduszu Dróg. I tutaj na pierwszym miejscu, już tak szczęśliwie, że jest przebudowa ulic na Lubce. I pan burmistrz informował, że ona czeka w kolejce i czy jest jakaś informacja, jak ta kolejka posuwa się, czy nie posuwa, czy może już gdzieś tam jesteśmy już bardzo blisko i tylko lada dzień po Nowym Roku po prostu może do nas te pieniądze zawitają. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan burmistrz ad vocem, proszę bardzo, udzielam głosu. Szanowni Państwo Radni, służby pana wojewody na bieżąco informują o zmianach na liście tych zadań oczekujących. W samym miesiącu grudniu chyba ze 2 albo 3 razy taka informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przychodziła, że przechodzą. Póki co my jeszcze jesteśmy cały czas pod kreską, więc no mamy nowego wojewodę, no zobaczymy, jak służby nowego wojewody będą w tej kwestii działały. No tu, jeśli chodzi o ten zaułek Ciołkowskiego, Jaroszewicza, one są wpisane razem, bo to jest jedno i to samo pozwolenie na budowę, ale ma pan rację, powinno to być rozdzielone, bo jedno jest w tej części miasta, drugie jest w zupełnie innej części miasta. O hydrancie na ulicy Orlańskiej wiemy już, służby wpisały to, że ma być wyniesiony do góry, wyciągnięty dłuższy, aniżeli ten taki standardowy główka sama wystająca, także to już zostało w zeszłym tygodniu jakby do urzędu zgłoszone i to robimy. Natomiast jeśli chodzi o MOSiR, no, nie będzie to krótko trwało, bo to są duże pieniądze i dla tego wykonawcy. Natomiast mówię, on jest naproszonym, bo on poniósł koszty i albo będzie chciał współpracować, albo spotkamy się w sądzie, natomiast no w sądzie to jak w sądzie, znowu będzie trwało ileś czasu. Natomiast to też ja tu o szczegółach nie bardzo chcę rozmawiać, bo sesje są transmitowane, po co ma się dowiedzieć, jakie mamy asy w rękawie do wykorzystania i tyle. Tak jak powiedziałem, 5 stycznia jest zwołane kolejne spotkanie komisji odbiorowej. Czy ono coś wniesie? Nie wiem, natomiast wskazane zostało wiele spraw dla wykonawcy, które wymagają z jego strony
poważnych rozwiązań, a nie wycinania pół metra na pół metra i udawania, że wszystko jest dobrze, wszystko jest fajnie, bo nie jest fajnie. Dziękuję. Dziękuję. Adwocem jeszcze pan Krzysztof Grygoruk, udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, tylko trzeba pamiętać, że na proszonym jest kilkaset dzieciaków, nie, naszych, to jest istotna kwestia. I tak jak pan powiedział, te wycinanie tych skrawków, to będzie powodowało tylko zagłębianie się i poszerzanie tych problemów, więc to nie jest żadne rozwiązanie. I tylko tyle, bym bardzo prosił, żeby konkretnie podejść do tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję i zamykam obrady 72. sesji Rady Miasta w 8. kadencji samorządu. Jeszcze proszę chwileczkę. Bo życzę Państwu dużo pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Natomiast wszystkim, którzy obchodzą święta zgodnie z kalendarzem juliańskim, życzę radosnych i spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Do widzenia.